To jest program Zimne Dranie, w którym to z przymrużeniem oka analizujemy wydarzenia minionego weekendu w skokach narciarskich. Ze mną dwaj najwięksi znawcy polskich skoków, a żeby uzasadnić tę tezę, to już za chwilę naprawdę dokładnie Państwu pokażemy, dlaczego właśnie tak jest, bo mamy ku temu wszelkie argumenty. Marcin Kuźwicki i Dzień Gorbałku. Dobry. Panowie. Fajnie was przedstawiłem? Bardzo. Super. Bardzo i to była najlepsza część tego programu. teraz możemy się pomęczyć, bo jak rozumiem, będziemy omawiali to, co wydarzyło się w ten weekend. A ja dziś jestem w zastępstwie Michała Korościela, który ma fajne, ważne, prywatne wydarzenia. Stasi Skoczkowie też mieli prywatne chwile na Cyprze, ale to im nie pomogło, Marcin. Nie za bardzo, nie. Chociaż wydawało się w piątek, że jest progres. Naprawdę szczerze, jak przychodziłem to do studia w sobotę, wierzyłem, że te wyniki z kwalifikacji uda się przełożyć na konkurs, ale... Cieszę się ja też. No i w sumie w sobotę częściowo się udało, no bo mieliśmy dwóch w 15, co było wydarzeniem bez precedensu w tym sezonie. Rozwiniemy ten temat. W piątek były dodatkowe powody do radości. No to prawda. Podopieczni pana Stefana nie spisywali się jakoś nadzwyczajnie, ale jak przyszło do konkursów, nagle okazało się, że Niemcy skaczą jak natchnieni. Kapitalnie to wyglądało w ich wykonaniu. Trochę nudy w tym sezonie, bo mamy szósty konkurs za sobą i dwóch zwycięzców. Jeden Stefan Kraft, drugi Karl Geiger. 1-4 wygrane, drugi 2. Niespecjalnie to dobrze robi na tą taką dywersyfikację kulturową szalenie modną na Zachodzie, ale... No, panowie, to, tak to się żeby nie jak jest zasłona dymna po niemiecku? Ale mi zagiełeś teraz. Musiałbym dłużej pomyśleć. Dobra, zasłona dymna, sprawdzę. Ale za to w niedzielę mieliśmy skoczka innej narodowości na podium. Co prawda zacząć. Też niemieckojęzycznego, no ale... Bo Igor powiedział, że jest nudno. To ja właśnie chciałem zacząć ten program od Grzegorza Deszfantena, bo słuchajcie, należą mu się naprawdę wielkie brawa. Po pierwsze dlatego, że jest niesamowicie cierpliwym i konsekwentnym skoczkiem. Mhm. Czekał 200 konkursów Pucharu Świata, żeby znaleźć się na podium. Trochę szkoda, że nie wygrał, ale z trzeciej strony i barwy ma trochę polskie, i pięknie po polsku mówi. Mhm. I dołożył nam w Pucharze Narodów. Ucementowaliśmy się na tym siódmym miejscu. Faktycznie, wiesz, że nawet o tym nie pomyślałem. Finowie już nas nie gonią, bo zaliczyli dołek. Jednoosobowa armia bułgarska też jakby utknęła w błocie, więc możemy sobie na tym siódmym miejscu spędzić spokojnie kolejne tygodnie, bo Szwajcarów ciężko będzie złapać. No tak, będą skakali u siebie za chwilę. Wprawdzie tak. Niewiele to zmieni, ale no tak, magiczny Engelberg może. Słuchajcie, ale właśnie, bo... Ale dzięki temu zupełnie serio, myślę, że więcej ludzi przyjdzie na skoki w Engelbergu, więc zawsze... A właśnie, chciałem powiedzieć, że super skakali Niemcy, ale najwyraźniej w NRD nie odbierali jeszcze tej telewizji ogólnoniemieckiej, bo niby więcej było ludzi niż w Finlandii czy w Norwegii. Umówmy się, że w tym sezonie to żaden wyczyn. Żadna sztuka, no. Żaden wyczyn, bo jak wyjdziemy tutaj na ulicę przed studio... W tym studiu jest więcej ludzi niż wrócę. Niż było. No i Lillehammer też. Także szkoda, że nie było ich jeszcze więcej. Chociaż myślę, że to, co teraz pokazali podopieczni trenera Hongachera, sprawi, że w Oberstdorfie, w Garmisch-Partenkirchen znowu nie da się tam wsadzić palca w tłum. I tym lepiej będzie smakowała ich kolejna porażka. Tak właśnie, do tej puenty zmierzałem. A propos smaków i zapachów, słuchajcie. Z Marcinem gościliśmy wirtualnie Adama Małysza w studiu przed konkursem i tam pojawił się wątek japońskiego sushi. Skądinąd wątek uzasadniony również, bo... No bo wydawało nam się, że Ryoyu Kobayashi może być takim nie tyle sensacyjnym, co nawet takim prawomocnym zwycięzcą dzisiejszego konkursu. W końcu 2 razy wygrał kwalifikację podczas tego weekendu. Pięknie skakał, a tu... poza podium? No, wczoraj na podium był. To znaczy w sobotę na tym podium się znalazł. Dzisiaj na tym podium go zabrakło, ale umówmy się, poziom tego konkursu, kiedy... Fenomenalny. 12 lat trzeba było czekać na to, żeby ktoś się zbliżył do rekordu Michaela Urmana. I od razu dwóch. I od razu mamy dwa wyrównania tego rekordu. Troszkę zabrakło, żeby go pobić, no ale zawody rewelacyjne. To, że Ryoyu był dzisiaj tuż poza podium, przy takim poziomie konkursu. No jego pech, szczęście tych, którzy go wyprzedzili. A wydawało nam się na samym początku pierwszej serii, że te skoki Andrzeja Stękały i Pawła Wąska są takie nie najgorsze, no ale się okazało, że reszta skacze dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. No dobrze. Panowie i drodzy państwo, mieliśmy Macieja Kota, Andrzeja Stękałę, dwóch skoczków, którzy nam wskoczyli do składu reprezentacji Polski na Puchar Świata, więc wypadałoby, żeby po tym weekendzie odnieść się do ich performance'u, czy do ich występu, mówiąc po polsku. Mocne słowo. Marcin, wyrywasz się. Dobrze, to mów pierwszy. Mam się odnosić do Maćka i Andrzeja. Maćka to mi serio szkoda. Wiecie, serio mi szkoda, bo nawet te treningi nieszczęsne piątkowe, zwłaszcza ta druga seria, pokazała, że on umie daleko skakać. Że to nie jest tak, że się oduczył. Nie jest tak, że, nie wiem, kalendarz, metryka działa przeciwko niemu. Raczej powiedziałbym, że się nauczył na nowo. Po tym, jak może przez parę lat... Może i tak. No ale Andrzej Wellinger jest doskonałym przykładem, że się da. Da się. Z Pucharu Świata do Fiskapu na samo dno i z powrotem do Pucharu Świata. Więc da się, no ale potem przyszły konkursy.
Znaczy w zasadzie jeden konkurs, bo do drugiego Maciek nie został dopuszczony i się okazało, że cały czas jest problem w psychice. Tyle się Maciek nagadał w piątek Kacprowi Merkowi, ile to on temu psychologowi zawdzięcza, ile pracy wykonują. I wnioskiem, do którego chyba dochodzi każdy, z którym o tym rozmawiam, jest to, że on myśli aż za dużo. I mówi chyba też czasami, wiesz? Dzisiaj też bardzo długo mówił, no ale co on akurat dobrze słucha, no lepsze są wywiady z Maćkiem Kotem niż z Piotrem Żyłą, przy całym szacunku. Ale nie wiem, czy tam tak zwane... To też jak z tą publicznością Willa Hampe. To poprzeczka wisi nisko. Tak, dosyć, tak. Nie wiem, czy u Maćka nie zachodzi overthinking tak zwany. Igor, Adam Małysz dzisiaj zresztą parę trafnych rzeczy powiedział i trudno się dziwić temu mistrzowi. Jakieś może mieć pojęcie. Ma jakieś, tak, zdecydowanie. Powiedział taką rzecz, że co dla nas z Marcinem było może nie jakieś szokujące, ale takie... Tak sobie smutne, człowiek, smutne i zdał sobie człowiek sprawę, że musi coś w tym być, że cytując Adama Małysza, nawet praca z psychologiem już niewiele daje. Zaryzykowałbym twierdzenie, że psycholog psychologowi nierówny. I to, że ktoś przedstawia się jako psycholog sportowy, to nie znaczy, że trafi akurat do konkretnego zawodnika. Bo tych psychologów się przewinęło przez kadrę, czy przez zawodników, którzy w tej kadrze występują. Mówimy tylko o skoczkach, całkiem sporo. Jak popatrzymy w innych sportach, właściwie każdy zawodnik na jakimś poziomie już wysokim, prawie każdy, nie wiem, czy Paweł Fajdek używa psychologa, chyba niekoniecznie, on rozładowuje on jest sam to, dla siebie psycholog. Sam dla siebie i ze swoim trenerem sobie radzą. Taką ma psychikę, taką ma mentalność, okej. Okay. Chociaż na igrzyskach czasem mógłby mu się przydać. Tak nie, nie ma co tego potępiać, w każdym razie prawie wszyscy pracują z kimś, kto im tam odpowiada za to, żeby ich wyciszać albo pobudzać w zależności od potrzeby. Ale nie, przypuszczam, że nie wszyscy prezentują taki poziom przygotowania zawodowego i nie wszyscy mają takie sukcesy, jak pracujący z Adamem Małyszem, słynny pan psycholog, prawda? No niestety, ale tutaj problem jest, wydaje mi się, bardzo głęboki, bo Adam, cytowany przez ciebie, wspominał o kadrze B, o juniorach, że nie potrafią przeskoczyć, nie potrafią przenieść dobrego poziomu z tych lat młodzieńczych na lata seniorskie przez właśnie blokadę psychiczną. Ale czy w kadrze A jest lepiej, szczerze mówiąc? Skoro Dawid Kubacki w piątek oddaje 3 skoki na top 10, a potem w sobotę i w niedzielę... Zwłaszcza w niedzielę. Zwłaszcza w niedzielę, no plasuje się gdzieś głęboko w trzeciej dziesiątce. I robi ponownie błędy, których 2 dni wcześniej w tych seriach nieocenianych albo mniej ważnych jak kwalifikacje nie popełniał. Oczywiście można trochę zwalać na warunki, tylko że to nie jest tak, że tylko naszym wiało w plecy i nie tylko nasi mieli te warunki kiepskie. Także coś w tym jest, że wszystko fajnie być może na treningach, ale chyba zawodzi coś, co powinno u tak doświadczonych zawodników już działać. To znaczy na najważniejsze momenty powinny przychodzić te najbardziej udane występy. Jak u Andrzeja Laniszka. Jak u Andrzeja Laniszka, który treningi i kwalifikacje raczej tak średnio najeżdża, po czym przychodzą konkursy i... Myślę, panowie, 146 i 3,20. Że nie ma co zwalać na warunki i na inne rzeczy, chociażby dlatego, że sam Dawid Kubacki w wywiadach przez ten weekend, a szczególnie dzisiaj, powiedział parę słów gorzkich o swoich skokach, ale też o tym, że chce być wytrwały, że jest upartym góralem i że będzie dążył do tego, żeby te skoki swoje polepszać. Ja zacząłem nasze spotkanie od tego, że jesteście najwybitniejsi. To jest taki moment, żebyśmy również państwu udowodnili, możemy na tym skończyć, tak. Że tak faktycznie jest, bo niektórzy będą oczekiwali dowodu. Oto ten dowód. Poprosimy o planszę naszego... Zawsze zapominam tej nazwy, Marcin. Skoki Fantasy Draft. Skoki Fantasy Draft. To jest taki teleturniej, który na początku sezonu żeśmy sobie tutaj w gronie Eurosportu wymyślili. No i chcielibyśmy państwu pokazać punktację. To jest punktacja... taka Marek, przypadkowa. Pani Magda i pan Jakub. Tak. Przy czym punktacja obejmująca 6 konkursów męskich i 2 konkursy pań. Proszę spojrzeć na punkty. Mamy trójeczkę. Drużyna Jakuba Kota w tej trójce przewodzi, ale jeżeli teraz zobaczymy kolejną trójkę naszych uczestników tej fajnej zabawy, to zobaczymy, że Gwardia Hofera Marcina Kuźmickiego jest liderem, proszę państwa, a KS Tęcza siedzącego tu Igora Błachuta mniej więcej z taką stratą jak Austriacy do Niemców w Pucharze Narodów. O, może nie, troszeczkę większą? Troszkę większą, powiedziałbym. Ale to jest na końcu? No, Bula Lovers, to jest taka nazwa adekwatna do miejsca w tabeli. Uważam, że to właśnie Sebastian najtrafniej nazwał swoją drużynę. Aczkolwiek nie wiem, czy chciał w ten sposób. Tak się zna. Chyba, nie, chyba chciał tę nazwę wstawić na przekór, a wyszło adekwatnie. Ale zobaczcie, podobno ty, Marcin, mi powiedziałeś, że on wybrał zawodników, którzy w ogóle nie jeżdżą na Puchary Świata. No tak, równie dobrze mógłby wybrać nas. I miałby tyle samo pożytku, co z Johanssona i Zinbichlera. No i tak się właśnie zna. Dobrze, tak to że wygląda, nie bo jak popatrzymy na ich występy w Pucharze Kontynentalnym. Znaczy, a właśnie,
nasze, tylko Eisenbichlera i Johanssona, to wygląda na to, że przez dłuższy czas ta dwójka nie przyniesie punktów Sebastianowi. A mówiło się, że Eisenbichler może być groźny. Takie słuchy dochodziły. A tymczasem... Może na dzielni gdzieś tam, ale, ale na razie w skokach. Ale to dobrze, ile można, już wystarczająco wielu Niemców skacze. To jeszcze tak, słuchajcie, pan reżyser pokazuje nam punktację zawodników Sebastiana Szczęsnego, żeby tak już totalnie go na koniec dobić. Możemy ją zdjąć w sumie, bo to nasz fajny kolega był tu dzisiaj u nas w studiu wcześniej. Kończymy ten sam program, a na koniec może tylko powiedzmy, że Olek Zniszczą był dwa razy w pierwszej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. Tylko, że tego samego Olka widzieliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu w Pucharze Świata. I... Ale, no wiesz, paradoksalnie może to się skończyć tym, że ten Olek nam wyskacze dodatkowe miejsce i tu dopiero będzie... Z którym będzie... zrobimy co dokładnie? To samo, co z, nie wiem, z kilkoma pozostałymi, także będzie dwóch punktować, ale z sześciu, a nie z pięciu. Okay. Z tym pytaniem Państwa zostawimy. Kto ewentualnie miałby dokończyć, doskoczyć jako ten ostatni zawodnik, jeżeli Olek Zniszczą załatwiłby dodatkowe miejsce w Pucharze Świata. Tym samym Marcin Kuźbicki, Igor Błachut, Paweł Kubik, żegnamy się i zapraszamy oczywiście na zimne dranie już za tydzień, pewnie będzie Michał Korosiel, ale zapraszamy również na cały weekend Pucharu Świata w Engelbergu, bo to jest piękny, magiczny, przedświąteczny weekend. Do zobaczenia.